Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Dark Souls 3. No to cóż, lecimy zatem. Spróbujemy się w cudzysłowie zabawić jeszcze trochę w tym ogrodzie, zanim pójdziemy dalej. Dobra, nałóżmy sobie trunk. Proszę! Od plecu! O! Skubany! Jeszcze zdążył. Dobra. Dobra, zmienię sobie ten pierścień właśnie. Rubin na właśnie pierwotnego słońca, bo miałem to zrobić w poprzednim odcinku. Przecież pod koniec poprzedniego odcinka, to ja tego nie zrobiłem w ogóle. Ała! Okej. Jeden stusik i myślę, że jedno z Zigbroj powinno wystarczyć. No, prawie, ale resztę już dokończy pierścionek. Jak tutaj ktoś zostawił wiadomość? Dobra, nie. Bez takich. Dawać mi łuk. Albo kuszę. Weźmy kuszę, bo nie, jeszcze ani razu z kuszy nie korzystałem. W tej części. A okej. Okay. Nie da się z kuszy w taki sposób strzelać jak w tym. Jak w dwójce. Czy to jest z przycelowaniem? W ogóle właśnie, co ja robię, że ja mam łuk tutaj przypisany. No dobra, tylko teraz zamiast tych wielkich strzałów, to są sobie księżycowe strzały. Będę się gdzieś schowany i go nie ustrzelę. O kurde, to jest przedmiot, ciekawe. Jakby go zdobyć? Ten będę musiał być chyba. Dobra. Może to moje zmienianie po prostu buffów na bronię. Chyba też widzę, albo muszę sobie tę węglową sosnę wykupić bardziej, albo ją rozmnożyć, jedno z dwóch. Wy też wiecie, to jest takie moje, że no, rozmnożę, bo kupić, ale de facto w sumie mam piromancję, która mi chyba nakłada ogień na broń, więc mogę po prostu za zaklęcie to wykorzystywać, nie? I ten sam efekt, tylko de facto na ekranie. To jest nieskończone. Ten też sobie zostawię po sobie. Dużo było mi wtedy nie tym razem, ale... To co tam muszę zostawić. Okej, okay, tu jest ta winda, którą odkryłem, która myślałem, że jest windą, którą znam, a się okazała być windą, której nie znam. Więc zobaczmy, dokąd mi ta winda zaprowadzi. Tu sobie jeszcze golno może w tym punktu. O, to nie usuwa trucizny? Okej. Okay. Akemka kwitnącego. Okej, kwitnącego już tak. Czyli to chyba za mocna trucizna była, żeby to dało się tak zdjąć. Okej, okay, jesteśmy wyżej. No, chyba sobie ten skrót odblokujemy, który właśnie... Zaraz w pierwszym odcinku te drzwi takie. Uś! O, który to? Tutaj ziomeczek. Dobra, to w takim razie panie dziejaszku, trzymaj pan. Czekaj. Dobra, tu? Tak. Okej, damage nawet spoko. No i na łuska z tytanitu, też spoko rzecz. Dobra. Tego specjalu bym sobie jeszcze przetestował, kurde, z tego. Jezus!
Dziękuję, takie trudne. Żebyś tak ładnie jeszcze podłożyć. Dobra, myślę, że starczy. I teraz zobaczmy tego specjala. Aha, tak to działa. Okej. No. O, okej. To dziwo. A, faktycznie, dobra, chyba jednak tam biło chyba troszkę więcej. Ale piorun jednak jest lepszy. Okej, czyli... ta zdolność łuku chyba bardziej tylko na osłonę tarczy by się przydała, na nic innego. Okej, tutaj mamy kolejny przedmiot. Kolejną grudkę tytanitu, lubię to. No i tu mamy pewnie to przejście, które znalazłem na naszym odcinku. Dokładnie. Znaczy, znalazłem. Po prostu odblokowałem. Znaczy, wróć. Dobra, no tak, powiedzmy, że odblokowałem. Wiecie, o co mi mniej więcej chodzi, mam nadzieję. Dobra, mogłem się cofnąć do ognicha, potem iść do tego, ale gdzieś tam tak blisko, to szkoda będzie sobie to opuścić. Nie? No już myślałem, że będę pierwszy, ale niestety, nie tym razem. Dobra, w bronie. Znaczy, w dwie ręce. To może jeszcze najpierw ładnie zaklnijmy tę broń czarem Mrocznego Księżyca. Bo jest naprawdę silna wtedy ta katana, dzięki temu zaklęciu. Tu mamy healera, więc go sobie od razu zdejmiemy. No chodź. O, przyszedł. Za wcześnie. Tam, jeszcze mi twojego kumpla sprawowało. Że miał być healowany, miał być odnowienie skupienia, nie, ale na tym, ale jak kurde drugi mi przyszedł, to już stwierdziłem, że trudno. Zostawię tak, jak zostawię go po prostu w takim stanie, jakim go znalazłem, czyli powiedzmy, że martwym. Zresztą oni są tak na wpół animowani, powiedzmy, więc czy to faktycznie doprowadzi do martwego, czy tylko trochę bardziej go, jakby to Deadpool powiedział w Mega Spider-Manie, znieżywiłem. Ciężko stwierdzić, no ale dobra. Okej, tu jest przedmiot i zarazem dalsze przejście. Spoko. Zobaczmy, dokąd prowadzi. Kolejna grudka tytanitu, lubię to. O, ładnie wycięta. Nie powiem. Ciało. Dwa przejścia. Ło, co to jest? Nie mówię o tym, bo to wygląda jak kurde... Patrzcie, kurde, słońce w zaćmieniu, a to wygląda jakby było jak wielki rozkazak, nie? Jeszcze ciebie nie zauważyłem. Okej. Okay. Zbliża się śmierć. No jak stąd zeskoczę, to na pewno. What the hell? Co to jest? A jeżeli jakiś przeciwnik, z którym będę musiał walczyć? Kto wie? Kurde, ej, ale musimy zobaczyć na porządku gry też to słońce tak wyglądało. Włócznia zwykła, to już chyba taką mam. Oho, słyszałem. Słyszałem talizman Lloyda. Moment. Come on! Seriously? No, dobra, teraz za wcześnie. Jeszcze raz. Teraz za późno. Tu jeszcze raz. Dobra, teraz chybiłem. Ale trudno się mówi. Duży domek. Co tym rzuca? Ten frajer tam z góry. Dobra. Się nim od razu zajmiemy. Cyk, piękny headshotik. Na chwilę talizman też powinien przestać działać, więc... Znaczy wróć talizman, efekt tego talizmanu, więc potem musimy normalnie leczyć.
duża dusza zmęczonego wojownika. A propos, już przestawiać. Jedna flaszka, druga flaszka. No i cyk, prawie full HP. Nice. Okej. Okay. Chyba niech to się dało staczyć, kurde. I go walnęło, czy walnęło, i poleciało na niego trzech albo czterech naraz. Jeszcze pewnie został włączone leczenie, dlatego nie zdążył się wyratować. O, super, kolejny smok. O, Jomicho! To super akurat. Jakbym dał się zabić przed ogniskiem, nie mając full stusów, to bym się trochę wkurzył. Żar. Dobra. Skoro tak idziemy w nowe obszary, to jak się nazywa to? Jak się nazywa to miejsce? Smocze koszary. Okej. Okay. Dobra, ten. To jest, ten tamten też. Do tego zdejmiemy po raz kolejny. To było fajnie znowu heada wywalić. Troszkę tutaj. Come on! Jakim cudem on tu przeżył? Dobra, teraz... No, kurde, miałem szpiega. Czekaj, nie mam tego pierścienia przy sobie ciągle, który mnie maskuje? No właśnie, Boże. Ja się tu będę, kurde, wydurniał. Z zakręciem. Dobra, wejdźmy sobie. Wróćmy do młota Boga. Hej. Full, a nie nadmiar. Spodnie dezertera, już chyba set dezertera miałem. Kurde, teraz tak na opartego to bym z chęcią się przerzucił na przykład nóż rzeźnicki zamiast tego, żeby odzyskiwać sobie zdrowie. No ale będę sobie radził z tym, co mam. Pytanie, czy ten... Tak, on żyje. Okej. Okay. A skoro żyje, to najprawdopodobniej też będzie chciał zionąć na mnie ogniem. Jak tamten jeden smoczek w poprzedniej lokacji, czy poprzedniej, po prostu przy wysokiej ścianie Lotrik. Będę czytał na samym początku. I pyk w plecki! I kurde, miałem ulepszyć ten, miałem to ulepszyć, ja pierdzielę, zapomniałem. Co? Łoimy! O kurde, nie zdążyłem. Ej, bo mnie zwłoki przehamowały z tym łukiem, kurde. Sobie radzi machnięcie. Dobra, moment. Machnięcie miało być, kurde. Wielka tarcza rycerza Lotrik, to już chyba mamy. I wielka lanca, tego na pewno nie mam. Tą tarczę sprawdzę tak na wszelki. Tak, to już miałem. Ale lancy nie. Wielka lanca. Lanca o bardzo długim drzewcu, której kiedyś używali pojedynkujący się konno rycerze. Jest stworzona z myślą o pchnięciach i wymaga bardzo dużej siły oraz zręczności od chcącego jej używać piechociarza. Okej. Okay. Lance mi się średnio podobały w dwójce. Miały dupnięcie, na przykład lanca z Hate miała takie dość fajne dupnięcie. Na konsoli bynajmniej, ale no... Były strasznie wolne. No super! Nie dość, że jest jeden, to jeszcze trzymał sobie kumpla. Jeszcze jakby się okazało, że to jest ten sam z dołu, nie, to bym się kurde śmiał. Ja dołem. Przez most na razie nie przejdę. Kolejna grudka titanitu. Tutaj też coś jest. Ale to dopiero z tej strony. Dobra, mam dwa przejścia. W sumie to trzy. O, kolejna taka larwa. Powiedzmy, że to jest swego rodzaju larwa. W takim razie
Mam troszeczkę bombek dla ciebie. Trzymaj. Come on, jaką mi pieprzy ściany. Pięknie. To wiem bezpośrednio, ale zaliczyłem. Ja jeszcze raz. Bez jaj. Pięknie, się zaraz obrażę. Zdychę. Flachy sobie zostali. Jak zwykle. Okej, tak, specjal. W dwóch rękach się zatrzymał, chociaż będzie specjal. Ten drugi. Długi miecz, to już mam. Dużo odłamek titanitu. Zwykły bełt po raz kolejny. Bełt jest na flaszkę, to jest przed wypadek. No i kurde, teraz wypadałoby nie zginąć, zanim dotrę tam na dół. Wolałbym nie stracić bonusu. Dobra, na nich mam co innego. Zobaczmy, miecz błyskawic czy nodaczy znowu. Może weźmy nodaci i nałóżmy na nie krwawienie. Powinno. Albo nie, nałóżmy na nie piorun. Tutaj. Mam tylko trzy te żywice niestety, więc użyję zawiniątka. Tego mam więcej. Proszę, sami też używają tych elektrycznych ostrzeń. O, chyba poświęcił broń, się wydaje. Wyglądało. Jest! Słoneczny medal! Jest! Dzięki! Jesus! Ej, kiedy ja zdobyłem opcję dotarcia? Dołączyłem do tego przymierza. Chyba w czwartym odcinku. A w 25 znalazłem właśnie, kurde, przedmiot, który pozwala mi się w tym przymierzu piąć w górę. Jaki to jest rozstrzał w ogóle, nie? Czysty klejnot, dobra, na klejnotu mam dużo. Dużo, maksimum, a nie dużo. Dobra, jest tutaj ten smoczek. Okej, jestem poza jego zasięgiem. Ale wypadałoby się dostać tam. Dawaj, 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 dawaj. Jesteś odporny na ogień. Ładnie! Bardzo ładnie! O, jeszcze drugi! Czyli chędożone beczki z prochem. Jeden długi miecz. Ej, ty, chociaż... Czekaj! Kono! O, kurde, takie okazje marnować? To aż szkoda. Najbardziej podstawowi frajerzy, jak jeszcze mogę nie dość zdjąć ten strzał, to się zadam wyleczyć. A jak będę tego tłukł mieczem. O! To jest ten smok, jak rozumiem. Cyk, budować. Chyba mnie zostawili, czyli to była tylko opcja wejścia na drabinę. Zobaczmy teraz to. Duża dusza nieznanego żołnierza. Tutaj przejście dalej. Cyk, kolejne darmowe leczenie. Spróbować. O! Ciekawe.
Bo mi się przydała jakaś piromancja, nie? Ale ja już też nie mam. Dobra, użyjmy bomb. Oj, to jeszcze klątwę ładuje! Good to know! No nażrzyj się ognia. Oj, 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 oj! Na spokojnie, spokojnie. Cyk. Okej, to zdechło. Nice! I cały smok też! Super. Dużo wam tutaj nie to. Czyli został nam jeszcze tylko ten tutaj. Bo tam ten... A patrzcie, ten też jest zarażony tym. Co to w ogóle jest, takie moje pytanie? Bo to jest ewidentnie coś, ale taka choroba jakby. Bo mają to zarówno ludzie, jak i właśnie różne stwory. Tylko pytanie, jak to rozumieć? Okej. Okay. Mam czysty klejnot. To mnie nie interesuje. Ten żyje, ale nie atakuje, więc mam go gdzieś. Żywica bladej sosny. Tu jest mimik. Czyli mimik też już tam klątwi. Zdychaj. Trzy łuski z tytanitu. Okej. Dobra, tu jeszcze jest przejście. Ale zamknięte. Kolejna łuska z tytanitu. Okej. To było ładne. Nóż do rzucania. Chyba 10 sztuk łącznie z nich zebrałem. No, narzekać nie zamierzam. Rzadko używam tych noży. Tutaj prawie w ogóle, odkąd je zużyłem w osadzie nieumarłych. Ale... fajnie je mieć znowu po jakimś czasie. Duża dusza zmęczonego wojownika. I gdzie teraz jestem? No, ewidentnie jest to dla mnie coś nowego. A, dobra, to jest z tej strony. Skrót sobie tak odblokowałem. Okej. Dobra, to skoro to mamy ogarnięte, to jeszcze zobaczmy, co się tutaj kryje za przedmiot. Tutaj na dole. Czarna bomba zapalająca, sztuk 3. Spoko. Okej, no to teraz nam został jeszcze... Tak... Wejście tutaj, ale to dopiero później. Żar. Tutaj kolejny przedmiot. W ogóle chyba to, że mam pierśnię, to sprawia, że ten smok nie reaguje, bo mnie nie słyszy. Ustawić. Tak mi się wydaje przynajmniej, bo ciężko mi to stwierdzić na pewnik. Dobra, i zobaczmy, co się kryje z tej strony. Fragment kości nieumarłego, nice! Który? Dziesiąty chyba. Albo dziewiąty? No, dziewiąty, bo dziesiąty poziom ogniska będzie. Migoczący tytanit też kolejne sztuki, więc spoko. Kolejna grudka tytanitu. Jeszcze jedna grudka tytanitu. Okej. Okay. To ziombel. Zabijamy zanim te... to coś przejmie nad nim kontrolę. Żeby nie było problemów. Kolejna urna błyskawic. Może z tej urny chyba nie skorzystam jeszcze ani razu w całej grze. Jaszczurka! Jest, zdążyłem. I migoczące pytanie po raz kolejny. Nice. Okej. Okay. No i nie wiem, kurde, czy ten pierśnie faktycznie buffuje mi te kosę, czy nie. Musimy teraz zobaczyć... wrażenie. Zobaczmy. O, ten. Dokładnie zabiłem tego, bym chciał uniknąć. Flaszka. Jeszcze gruba, pewnie.
był jakiś jeden. Na nim to przetestuję. 678. Okej. Okay. Teraz zmienimy pierścień. Na przykład... Nie wiem, na ten. Zobaczmy. Tak, buffuje, dobra. Czyli ten pierścień działa ogólnie. Na wszystkie cuda. Ale to mnie bardzo cieszy. Okej, okay, maskuje dźwięki wydawane. To teraz mi się raczej nie przyda, ale na przykład to. Do tego grubcia jak najbardziej. Chociaż nie, dobra, nie. To jest fajne, ale to jest bardziej dla na graczy, bo gracze to wtedy fokus i muszą jeszcze raz namierzać. Trzeba tak na bieżąco ogarniać. Pchnięcia przy kontrze, wzmacnianie czarów, wzmacnianie piromancji. Dobra, weźmy może Rubin Aldricha. Zobaczmy, jak to mi przywróci zdrowie. Tylko na wszelki wypadek tak się podleczę w sposób normalny. Teraz tak. On miał zbroję stalową, więc użyjmy klingi błyskawic. I let's go. Okej, tego się chyba nie da zablokować. Może to zablokować, sparować. Ale na szczęście Klinga pozwoliła mi go w miarę szybko zabić. Okej, tutaj mamy jakiś przedmiot jeszcze. Bełt snajperski i kuszę snajperską. Okej. To jest które... A, i to jest tam miejsce tutaj, zaraz na początku. Okej, dobra. Zaskakujemy sobie tutaj. Flaszka Estusa. Cyk. No i co? Teraz jak się dostać do tego smoczka? To jest moje pytanie. A, jeszcze potem przemysł jak się dostać. To jest też osobna kwestia. Nie ten, tylko ten tutaj na górze. Proszę, wykwintny klejnot! Jedyny, którego mi brakowało. Żeby mieć wszystkie formy zaklinania. Iluzja? Kurde, aż się prosiło, nie? Aż się prosiło jakoś iluzja. Dobra, czyli pewnie do tego smoka jakoś od środka pewnie się mogę dostać. Rzucę sobie jedną popielną plachę. I zamienię rubin na szafir. Come on! Teraz ja się nie podpisałem. Au! Oczywiście. Żegnam killera. Witam ostrze na ryj. Teraz ja się nie podpisałem. Jeszcze raz. Okej. Okay. Jakoś to może jest zniwelowane, ale w małym stopniu niestety. Kolejna flacha. Albo dwie. Dobra, stracił fokus. Świetnie. Tutaj nie wymienimy to na urnę. Dobra! Nieważne, jednak nie stracił fokusu. Żrej błyskawice. Okej, okay, niestety trochę to zajmuje, żeby go dobić. Zbroja rycerza Lothric. Gin! Tak, tam jest kolejny rycerzyk. Zobaczmy sobie z nimi ich własną bronią. Tylko tak, tej broni nie mogę oczywiście zbuffować, pewnie... Właśnie tego nie rozumiem, bo to nie jest broń specjalna. Czemu nie mogę jej buffować? Czemu, bo jest zaklęta na przykład? Byłoby to trochę dziwne, no ale... Powiedzmy, że w miarę zrozumiałe? No nie. Dobra, to wróćmy sobie tutaj do tarczy w takim razie. Po raz pierwszy od nie wiem jak dawna mam tarczę. I pyk! Jeszcze baksa! Ładnie. Użytałem tytanitu. Zobaczymy te zbroje na szybko. No, prawie pod każdym względem gorsze od mojej. Pancerz jednego z wielbionych rycerzy Lothric, Herod zdążył się już prawie całkiem rozpaść. Rycerz ten stabilny z trzech filarów i dzieli ze smukami zaszczyt i jako symbole Lothric. A to już mamy, dobra.
Tylko w sumie nie wiem, czy nie jest ten sam opis, ale jakby zbroja jest nie. No dobra, weź tę laleczkę, zabierz stąd. Kurde, nie mogę patrzeć sobie tego ragdola. Mamy żar. A, jeszcze właśnie, jest spokój, ten medalion. Tutaj w ogóle... No nie, tutaj już to czytałem dawno temu. Tutaj nic nowego nie wpadło. Ten wykwitny klejnot, zobaczmy. Zaklnij, by stworzyć ulepszoną broń. Klejnot z przekształconego tytanitu, znany jako materiał używany do wykuwania broni rycerzy z Lothric. Używany przy zaklinaniu do tworzenia broni ulepszonej. Ulepszona broń jest trudna w użyciu, ale pozwala dobrze wykorzystać siłę i zręczność. Okej. Okay. Migoczący tytanit. Ciężka, dalekosiężna kusza używana przez karyńskich snajperów. Długie łęczystko utrudnia celowanie, przez to wymaga ona treningu i zręczności. Słoneczny medal. Medal otrzymywany przez członków przymierza Wojownika Słońca za zwycięstwo nad ostatecznym przeciwnikiem po przyzwaniu. Ten sam medal otrzymuje też osoba przyzwająca. Znajduje się na nim święty symbol Słońca, jest lekko ciepły w dotyku i przypomina o wielkim zaszczycie wspólnego zwycięstwa. Kurde, szkoda, że nie ma jakiegoś naśladowcy z Solera to teraz. W trójce. W sumie dobra, fair enough. W dwójce też go nie było. Ale mógłby być. Fajnie by to wyglądało. Wiecie, że w każdej części... O jasny chuj. Super, mamy bosika. Kolejny słoneczny medal, lubię to. Okej. Tylko tak, tego bossa to sobie chyba zostawił na później. Znaczy, dalej bym chciał znaleźć w tym odcinku, nie? Ale najpierw zobaczmy te pozostałe przejścia. Okej, tu zjeżdżamy na dół. Czy to jest ta winda, o której myślę? Do tego przejścia, tam zaraz na początku? Obok tego ogniska? Yeah! Dobra. Skoro odblokowana, to wracamy na górę. Golne są też tej flachy, nie? No i jestem bez eskusów, kurde. Taka lipa iść tak na bossa, nie? No ale teraz sobie mógłbym się bardzo fajnie cofnąć do tego. Cofnąć do ognicha i teraz po prostu tutaj wrócić, nie? Mając full flaszek, ale... To niby doszukiwał, że tego nie zrobię, bo nie mam zamiaru iść na bossa, kurde, więc nie mając żadnej flaszki, ani jednej, ani drugiej. Ale jakoś się to chcę rozejrzeć. Okej, okay, tu mamy drabinę na górę. Trochę niespodziewane, jeśli mam być szczery. Idziemy tam, albo tędy. Zobaczmy najpierw, co jest tutaj. Mamy przedmiot. Kolejna grudka tytanitu. Okej. Co jest tutaj? Poza sniperami. I powiedzmy, że grubciem. Dobra, najpierw strzelców. Dlatego właśnie nie lubię w lance, bo to jest... Lance to jest taka włócznia, tylko powiedzmy, że na sterydach, nie? Bije więcej, ale jest też w cholerę wolniejsza. Minimalnie, kurde. Jak ja spudłowałem? No! Dobra, Zigbroj proszę. Żeby tylko troszkę leczenia, nie potrzebuję zaraz sobie Divina zużywać. Szkoda, że z nich nie mogę wydropić, kurde, tego Estusa. Byłby mi teraz bardzo na rękę. Kurde, i na takie sytuacje bym chciał mieć właśnie cud tego, nie? Z wielkim leczeniem przypisany. Przed tobą kłamca. Pewnie po iluzji. Zresztą tutaj jest taki smok. A to kurde rycerz z tym. Od czego zależy, jaki jest ten? Kolor tej... Czy wolę, kolor i wygląd tej ikonki właściwie. Zejdź, kurde, teraz spadłem, zginął jak nic. Zejdźmy jak człowiek. Chyba jest to względnie bezpiecznie.
Pierścień rycerza, spoko. Tutaj pusto. O, super, a propos rycerza. Zobacz ten pierścień. Zwiększa siłę. Pierścień zdobiony jest podobizną rycerza, zwiększa siłę. W Lothric rycerze od dawna stanowią jeden z trzech filarów królewskiej władzy, co daje im prawo do opieki nad smokami. Okej. Dobra, wymienię te lance. Może na miecz właśnie błyskawic. Przed tobą chwalmy słońce. Uuu, czy przed tobą jest ołtarz właśnie słońca? To mnie trochę z góry ta wiadomość. No kurde. No patrzcie to, dwa razy go trzepnąłem i mu 90% zdrowia zjechałem. Jest! Ołtarz, pięknie. Okej, okay, to jest zwykła skrzynia, otwieramy. Trzy łuski z tytanitu. Okej, okay, zanim to ogarniemy, to chciałbym właśnie zdublować sobie te wszystkie. Te. O, nice! I z tej strony jestem. Dobra, to w takim razie wysyłamy na dół tę windę. I teraz tak, skoro i tak za chwilę tu wrócę i ogarniemy sobie to przymierze, to lećmy od razu sobie do kaplicy. Dzięki czemu będziemy w stanie też ulepszyć sobie ognisko. Ale dokonać też ostatniego zaklinania. Tak więc dajcie mi chwilkę. Dobra. Najpierw spalamy fragment kości. I to chyba jeszcze nie jest maksimum. Mam plus 9, czyli chyba jeszcze jeden fragment mogę gdzieś zgarnąć. Pytanie tylko gdzie. Dobra, szybkie przebieżka do Greyrata, czy będzie chciał znowu gdzieś być? You know, I was thinking about leaving for another round of thieving. There must be something of use in Lothric Castle. I'm aware of the danger. That castle is a death trap. Not a single man has returned from the castle unscathed, even back in the day. But I don't want to sit around and die a petty rat. And I consider myself your friend. Thank you for placing your trust in me. Don't you worry. I know Lothric like the back of my hand. No, tylko niestety, z tego co wiem o jego queście, to jest niestety trzecia wyprawa, na jaką możemy go wysłać i tej wyprawy on niestety, ale nie przeżyje. Goodbye. I will leave for some time. So long for now. I właśnie... Do stay safe, you hear? To już znamy. I właśnie, nie pamiętam, czy gdzieś w zamku można znaleźć jego popioły, czy gdzieś w lokacji za zamkiem. Tego nie pamiętam, ale to się przekonamy. Liczyłem, że jak dotrzemy do tak zaawansowanej fabuły, to chociaż coś napomknę o tym zamku, co rozszerzą fabułę, no ale nie raczą. Karla już raczej nie będzie tym bardziej mówiła, w sumie ona nawet nie ma o czym mówić, bo ona była w lokach Irtylu zamknięta, więc nie wie pewnie... W sumie też nie wiadomo jak długo, więc może nawet nie wiedzieć, że ten zamek w ogóle istnieje. Ale to jest nieważne. Dobra, to najpierw tak, wzmocnimy do maksymalnego poziomu te dwie bronie. Lance sobie schowam, ale miecza z chęcią jeszcze poużywam. To wolę go sobie zbafić. Teraz tam tutaj dalej nic więcej. Zaklnij broń. To możemy tą lancę. Ciężki, ostry, wykwintny klejnot. I to powinno być ostatnie zaklęcie. Gacia! Dokonaj wszystkich możliwych form zaklinania. Pięknie. To się kurde świeci, jakby to było rzadkie, ale to de facto jest bardzo proste. Wystarczy tego odpowiednio dobrze eksplorować i to nie jest wcale takie trudne. O, no Daci w sumie też bym mógł zakląć, żeby na przykład była krwawa. Troszeczkę obrażenia mi tu zmniejszy, ale krwotok sam z siebie bije naprawdę dużo, więc z chęcią dodam opcję krwotoku do Nodaci. Tutaj tarcz nie mam co zaklinać. A tego ostrza też nie mam co. Estusa mogę, chyba. A nie, Estusa ulepszyłem w poprzednim odcinku. Dobra, dzielić nie mam co, te dwa mi na razie stykają. Andere nie pojawia się nic nowego. Oh, by the way, if you find any Estus shop. Już myślałem, że powie coś nowego, ale... No, niestety, nie tym razem.
Do strażniczki nawet się nie wybieram, bo no nic nie mówi w ogóle nowego. Ten ziomek, nasz dezerter, co to był, pojawił się na chwilę tylko przy tym i też go gdzieś wcięło. Znaczy, może wcięło. No wcięło to już go dawno temu, ale nie odkąd się pojawił przy tym wejściu do tego naszego królika. Ciągle też to samo. Do tego szalonego króla, no to też nic tak naprawdę nie zrobił, więc... No nie powiem, trochę szkoda. No, ale okej, to będzie w takim razie tyle w kaplicy. Lecimy zająć się bossem. Ile jest czasu odcinka tak w ogóle? Kurwa, 46 minut! Kiedy to minęło? Nie mam bladego pojęcia. No ale dobra. Na sam koniec zajmiemy się jeszcze bossem. Jestem w sumie ciekaw, co nim będzie. Ale jeszcze zanim pójdziemy do bossa, to tak, po pierwsze, tutaj muszę zmienić sobie to na to. To jest jeden. A dwa, chcę zobaczyć właśnie, co dostaniemy za maksymalne przymierze, więc... Tylko kurde, na przykład nie wiem, jak to działa, bo na przykład teraz miałem założony pierścień, ale jakby... Mam wrażenie, że nie wchłonął zdrowia tamtego pokonanego przydupasa małego, więc... Też nie wiem, jak to dokładnie rozumieć. Ale za chwilę będziemy walczyli z bossem i mam nadzieję, użyjemy do tego bardzo mocnego cudu, to z chęcią sobie go wyekwipuję. Właśnie, zanim go wyekwipuję, to przydałoby się go jeszcze przydzielić, więc poślijmy tą minę jeszcze raz na dół. Tym razem, żeby właśnie wyekwipować sobie ten cud. Cyk! 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 O kurde, nie było trzeciego cyk. Było klik w takim razie. Okej. Okay. Dobra, mamy ołtarz słońca. Chwalmy słońce. Kolejny z gestów. I ofiarujemy wszystkie medale. Święta Przysięga i Wielka Włócznia Błyskawic. Okej. Okay. Czyli jednak nie Słoneczna Włócznia. To trochę szkoda. Bo liczyłem, że znowu będę mógł ciskać tą zajebistą włócznią, no ale... No niestety muszę obejść się smakiem. No ale to nic. Zobaczmy w takim razie, jak się będzie walczyło tą Wielką Włócznią Błyskawic. Dobra, i zobaczmy, ile to zajmuje miejsca kolejnym. Dobra, zamiast czego będziemy tutaj. Jedno miejsce dalej, okej, okay, niech będzie. Święta Przysięga, to zajmuje dwa miejsca, no ale to wiemy oczywiście, jak to działa. To działa tak samo jak w dwójce, czyli zwiększa siła ataku i absorpcji obrażeń. I zobaczmy. Cud dla wybranych przez Przymierze Słońca. Czasowo zwiększa siłę ataku i absorpcji obrażeń postaci w okolicy. To opowieść o pierworodnym Słońca, pierwszym z wiernych rycerzy i o służącym im obu mężnym zabójcy smoków. No, czyli tak jak powiedziałem w materiale o historii Ornsteina, o bezimiennym królu, Havlu i właśnie sam Ornsteinie. I jeszcze mamy Wielką Włócznię Błyskawic. Pierwotna wersja historii Włóczni Błyskawic opowiadająca o dawnym zabójcy smoków. Ciska olbrzymią włócznią błyskawic. Pierwszy władca Gwyn zabijał smoki swą słoneczną włócznią, a tradycję tę kontynuował jego pierworodny, korzystając z własnego oręża. Choć ta opowieść o ojcu i synu jest naprawdę wspaniała, większa jej część pozostaje niestety nieopowiedziana. Czyli pewnie właśnie ta część o słonecznej włóczni. A kurde, szkoda. Chociaż kto wie, może na przykład, jak w jedynce słoneczna włócznia była nagrodą za maksymalne przymierze właśnie Wojownika Słońca, to może tutaj tam będzie się dało znaleźć na szczycie Arcy Smoków. A? Wie. Teraz zobaczmy, jak się deck Białego Smoka tutaj spisuje. No, nie tak źle. To też dwa ciosy totalnie obronę przełamuje. Rękawice i nogawice rycerza z Lotrik i kusza rycerska. Okej. Okay. Dobra, to zostawił? Nie. Dobra, i zobaczmy tę wielką włócznię błyskawic. Czy w ogóle wygląda jakoś inaczej? No, jest chyba dłuższa, jeśli mam tak strzelać. Ale na pewno bije więcej. Zbroja zabójcy smoków, okej.
Chyba jest kontrolowana przez to coś. Zrobiłem. Dobra, jest kamienna, więc... Ok, udało mi się uniknąć, dobra. To... A no tak, nie mogę spokojnie przez tego miesza. Dobra, zobaczmy, jak sobie błyskawica poradzi. Co? Okej, dobra, czyli nie muszę uważać, jak ma tarczę, jak blokuje tarczą, to blokuje całkowicie obrażenia. Pytanie, czy... Tak, całkowicie od wszystkiego, okej. Dobra, miecz sobie radzi nawet spoko. No, błyskawica już tak średnio. O, to by sobie poradziło. Muzyczka jest zajebista. Jak w każdym bosie. Nie wiem, czy trafiłem tu nawet. Przyciąganie. Nie wiem, ile z tego faktycznie trafiło. Dupno tą tarczą, kurde. No dupnęła, bo to w sumie jest zbroja, to raczej nie jest człowiek. Okej, mrok się na niego nie sprawdza. Co jest? Co to jest jakiś ostrzał? A tu ma, kurde, jakiś support od tych! Dobra, czyli... To mam 20 stusów znowu. Nie wiem, czemu, ale skrzępnie to wykorzystam. Już wiem. Znowu zapomniałem wyłączyć murzenie. Stamina, stamina. Do tyłu. Jeszcze, jeszcze. Do tyłu. Nice. Gdzie? Myślałem, że się uda wytestować. Ok, ten degnął to chłopi się nie da na niego sprawdza. Już przebija chyba tarczę. Korzystajmy z tego. Dobra, jeszcze raz i będzie po nim. Bo jeśli trafi oczywiście. No. Jest! Dobra, wzajemne trafienia. Ale mamy go. Ją. Okej, jednak chyba go. Ej, nie patrzcie, niby zbroja, ale kurde, jednak duszę miała w sobie, ciekawe. Dusza zbroi zabójcy smoków. Spalamy ognik w takim razie. No i co, wracamy do kaplicy od razu wymienić duszę na jakieś fanty. I zakończymy ten odcinek. Kurde, wydaje mi się, że chyba właśnie przeeksplorowałem cały zamek. Skoro już był boss, to znaczy, że zamek jest ogarnięty. I patrzcie. W poprzednim odcinku ogarnąłem sobie ten cały ogród króla. W tym zamek, to kurde, co będzie dalej? To jest bardzo dobre pytanie. Dobra, do Ludlefa w takim razie. Na koniec wyciągniemy sobie coś fajnego z tej duszy. Tylko oczywiście jeszcze zanim wyciągniemy, to przeczytam sobie opis. Zobaczmy. Dusza zbroi zabójcy smoków. Zbroja zabójcy smoków sterowana była przez motylego pielgrzyma. Utraciła swego pana dawno temu, wciąż jednak pamięta odbyte niegdyś łowy. Okej, okay, ciekawe. Aha, tak, tak. Ale jak zbroja pamięta łowy? Aha. Ale to ciągle to samo. To zobaczmy, co możemy z tej duszy sobie zrobić. Na pewno jakąś broń. O, to jest nowe. Dusza zbroja zabójcy smoków. Wielki topór zabójcy smoków. I mamy te tarcze. Okej. Okay. Czyli najpierw topór. Topór zlanego żelaza, który kiedyś tworzył komplet ze zbroją zabójcy smoków. Po koniuszki przepełniony mocą błyskawic. Udostępnia umiejętność korzystania z technik walki z arcysmokami. Uderzenie pioruna. Wznieś topór wysoko w powietrze, by zebrać wściekłość błyskawic, a potem uderz w ziemię, żeby smagnąć podłoże z wyładowaniami. Okej, okay, czyli to co on chyba robił?
i wielka tarcza zabójcy smoków. Odlewana żelazna tarcza, która dawniej stanowiła element zbroi zabójcy smoków, zapewnia silną obronę przed błyskawicami, które stanowiły oręż zabójców smoków, a jej umiejętność przypomina w ogólnym zarysie styl walki tych smoczych pogromców. I umiejętność uderzenie tarczą, to już znam. Chociaż wolałbym gotowość, no ale niech będzie. Fizyczne 100%, 95% błyskawic! Nice! To jest naprawdę wysoka odporność. Czy tam redukcja obrażeń. Praktycznie zerowe obrażenia się dostaje wtedy z jakichkolwiek strzał od błyskawic. Zobaczmy, czy masz... Właśnie, nie, najpierw sprzedaż. Czy ja coś zebrałem, coś co bym chciał sprzedać? Broń nie, kusza. Rycerska zwykła. Tutaj nic, tarcza nie. Hełm rycerza... Chyba mam całe, więc sprzedam oba. Rękawice do sprzedania, nogawice też do sprzedania. No i reszta jest okej. Okay. Czy masz może całą tę zbroję zabójcy smoków? Na wyposażeniu... Hełm? Hełm morna. Okej, cała zbroja morna. I to jest chyba ta zbroja właśnie zabójcy smoków. Zobaczmy. Nietypowy hełm dawany rycerzom Karimu, wzorowany na Mornę, arcybiskupią apostole, praktycznie nie różni od zdobiących katedrę kamiennych głów. Karimski rycerz całą swą karierę poświęca opiece nad jedną niewiastą, tak jak Mornę służył niegdyś swej jednej bogini. Jego czarna zbroja, dawniej dawana rycerzom Karimu... A nie, okej, dobra. To jest tylko co? Wzorowana została ukuta z wyjątkowego przypominającego kamień minerału. Okej. Ashen one. Aż tak się to nie różni. Czekaj, czy będzie miała większą redukcję od zbroi z Katariny? No, równowaga ma troszkę mniejszą. Błyskawice... Wow, o dziwo, błyskawice i mrok. Na błyskawice ma mniejszą odporność. To jest śmieszne trochę, ale... Zobaczmy, jak to wygląda. Okej, no ciekawe. To co, teraz się pobujemy trochę w tym secie? W secie zabójcy smoków? Do kompletu? Gdzie mam dalej szybkie rolki, nie? Tutaj. Okej, niby uderzenie to jest taka bardziej szarża starczą. Tutaj. No, jak się walczy wielkim toporem, to oczywiście wiemy. Ale zwłaszcza ten specjal. Tak, to jest to samo, co ta zbroja wykorzystywała co jakiś czas. No nie powiem, ciekawa rzecz. Z chęcią sobie ulepszę i potestuję. Może będzie to coś fajnego. No, na pewno na kolejny odcinek będzie to coś spoko. O, stabilność jej podnoszę tymi upgrade'ami. Super. 80 stabilności ma chyba teraz ta tarcza. Szkoda, że nie ma właśnie odbicia, no ale w sumie umówmy się, żeby taką tarczą zrobić odbicie, no to by musiało być naprawdę niezłe. Ale okej, okay. Wydaje mi się, że skoro jesteśmy, wydaje mi się, coraz bliżej kolejnego władcy, bo teraz pewnie będzie jakaś większa lokacja, w której no na pewno znajdziemy władcę Pogorzelic, bo zauważcie, że były takie te, są takie punkciki jakby. Była co? Wysoka ściana, była je osada, była ofiarna droga, czyli nie licząc tego mamy dwie lokacje i w trzeciej był władca Pogorzelic. Mamy katedrę, mamy kartuskie katakumby, mamy Irytyl i w Irytylu, no bardziej w Anorondo, ale Anorondo jeszcze do Irytylu, był Aldrich. Tutaj lochów nie liczę, bo lochy to jest taka jedna wielka taka lokacja. I mamy lochy, zbezczeszczoną stolicę, to jako dwie lokacje możemy to sobie policzyć osobne i jest Jorm właśnie w stolicy. No ale zanim poszliśmy do Jorma, to musieliśmy jeszcze na przykład trochę zwiedzić Irytylu, więc powiedzmy, że Irytyl i lochy się ze sobą łączą. I mamy też nową trzy okazję. Mamy teraz tutaj zamek Lothric. Wcześniej tak jakby pod to podchodzi jeszcze wysoka ściana Lothric i te wszystkie akcje. Teraz jest tym ogrodem Oceirosa. I teraz będzie trzecia lokacja, w której pewnie będzie właśnie władca Pogorzelic, czyli właśnie sam Lothric. Ten królewicz tego całego kraju, czy tam państwa. Więc myślę, żeby w kolejnym odcinku zająć się właśnie szczytem arcysmoków. Wow, godzina ponad 10. Okej. Okay. Wiecie co, chyba wam całą tą moją podróż tutaj wytnę. No i co? Ja się tutaj z wami żegnam.
My w kolejnym materiale zajmiemy się właśnie szczytem arcysmogów, bo mam nadzieję, że to jest właśnie szczyt arcysmogów. No i co? Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Dark Souls 3. Cześć!